Cześć Wam, drodzy mili widzowie. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam pewną gierkę, którą już widzieliście wcześniej, ale dzisiejszy film kręcę z okazji 20-lecia pewnych dwóch sprzętów konsolowych, ponieważ wczoraj, 21 listopada, miał swoje 20-lecie 32X i z tego powodu pokażę Wam właśnie moją ulubioną grę na 32X, a pokażę Wam głównie te poziomy, których nie mogliście za bardzo zobaczyć, ponieważ one są w tak zwanym tutorialu, są w tak zwanym przewodniku i tylko można z tamtej strony zobaczyć grę. Natomiast dzisiaj ma 20-lecie Sega Saturn. I niestety nie mam jak za bardzo pokazać jakiegoś gameplaya z tej konsoli, ponieważ no nie mam samej konsoli i nie mam emulatora do tego, oprogramowania nie posiadam, żeby pokazać Wam jakąś przykładową grę. Mam tam oczywiście tego SimCity 2000 na Saturna, ale powiedziałem, konsoli nie ma, więc no, będziemy musieli się obejść. Ok, więc odpalamy moją ulubioną grę na 32X. Już możecie się niektórzy domyślać, co to za tytuł. Ale jeżeli nie wiecie, no to... No to macie problem. No to trudno się mówi. Jest to Knuckles Chaotix. Jest to ten tytuł, który pokazał, że 32X potrafi mieć ładną grafikę. I teraz tak, mamy przed sobą jeszcze trzy poziomy. Ten pierwszy chyba widzieliście. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie tak było. A jakoś to w nocy jest przedstawione. Sega Mega Drive 32X, o cholera, a nie, tego nie widzieliście. Nie, 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 to jest już inny poziom. 32X, przystawka do Mega Drive'a w postaci 32 bitów, ma swoje 20-lecie. Nie jest to jakiś zaszczytny dzień, ponieważ wiele osób uważa tą przystawkę za krapa. Oczywiście jest to po części prawda, bo to ten sprzęt przyczynił się do tak zwanego powolnego upadku Segi, który ten upadek nastąpił w 2001 roku. To wszyscy wiemy, ale przystawka ma dosyć fajne gry i to też warto pamiętać. Fajne poziomy w grach. Ha. Dobra. Tam coś było? A nie. No i coś powiedzieć. No słuchajcie, gra wyszła trochę później. Wyszła dopiero w 95 roku. O niej też zrobię taki jubileuszowy filmik. Gdyż... No, warto zrobić taki, kurde, materiał. Co ja robię? Ja się wracam. Dawaj! Yeah! Niestety z powodu takiego, że gra jest tylko na 32X-a, da się w tą grę pograć albo poprzez ten dodatek, który trzeba sobie załatwić, a to nie jest takie proste już. Jeszcze będę robił taki suplement w konsologii odnośnie... Kurde! Odnośnie... Kurde! Spadam w dół bez przerwy. Knuckles, cipo! O! W końcu jesteś na normalnej drodze. I tam będę dopowiadał w tym odcinku. Kurde, wracam się. Tam, gdzie będę właśnie jeszcze mówił dodatkowe rzeczy, których nie powiedziałem, i parę aktualności, bo w sprawie tego dodatku się troszeczkę zmieniło od ostatnich 3 lat. Naprawdę, zmieniło się. Wikipedia tutaj coś tam dodała od siebie. Jest parę informacji, które są no, u mnie nieaktualne.
wyszliśmy z tego gówna. I pewnie zaraz koniec będzie. I tak wygląda koniec tutoriala pierwszego, z takim kwiatkiem dziwnym. Dobra. Teraz jeszcze drugie trzeba będzie zrobić. Weźmiemy sobie inną postać, na przykład weźmy sobie Wektora, jego jeszcze nie widzieliście, i na przykład... A, z Knucklesem, niech już będzie. No i cóż. Tak jak widzieliście... moje odcinki, chyba. A jak nie, to ja wam w opisie filmiku dam playlistę, żebyście sobie mogli zobaczyć, jeżeli jesteście zainteresowani. A, no i o czym ja mówiłem? Mówiłem o tym, że da się w to zagrać albo na oryginalnym sprzęcie. O, to jest szybkość. Yeah! Tak jest. Albo poprzez emulator na kompa, albo na inne sprzęty. Niestety. Tylko takimi drogami można pograć ten... pograć w tą zajebistą gierkę. Mam szybkość, a tu piosenka nie leci tak szybko, jak powinno. Co jest grane? No, odczepiłem się od... Czemu się odczepiłem? Kurde, moment. Aha. Dobra. Nie ogarniam tego Wektora. No, jako jedna z gier pokazuje fajne możliwości 3D tej przystawki. Owszem, możecie narzekać, że taka grafa, że w ogóle nie, że w ogóle obiekty 3D nie są oteksturowane, no. W wielu grach wtedy takie coś było normalnością. Knuckles, kurde, chodź tutaj. Chociażby dlatego, wiesz? To czerwona pijawko. Czerwona pijawko. Psinko ty. Trochę wygląda jak pies, faktycznie. Basia ma rację. Jeżeli chodzi o to. Szybciej! Woohoo! My możemy tak prawie chomik atakować. Prawie. To jest coś w tym stylu. Co jeszcze mogę robić? Aha, ja mogę tak jeszcze... Kurde, nie mogę puszczać przycisku skoku. Muszę go trzymać. Dobra, jedziemy. Soundtrack jest naprawdę świetny, jak możecie słuchać. Jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Owszem, tam głównie tam dźwięk odpowiada Mega Drive, a tam tylko niektóre rzeczy dźwiękowe są dla 32X, na przykład te perkusje. Te perkusje są wyłącznie operowane przez przystawkę. Więc nie za wiele. Poza tym postacie są właśnie generowane przez... postacie są generowane przez 32X, natomiast tła i tak dalej to są praktycznie przez Mega Drive'a. Co widać w zestawieniu kolorów. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku... Kurde! Ten Wektor jest jakiś dziwny. Co widać oczywiście w grafice tutaj. Tła, które no wybitnie bogate nie jest, ale ładnie i tak wygląda. No i okej. I przeróżne efekty tutaj to też 32X operuje. Weźmy sobie postać, która jest najłatwiejsza. Którą można przechodzić spokojnie grę. Na serio, nie żartuję. Ta postać, Charmy, jest najbardziej postacią taką...
do przejścia gry. Naprawdę. Zaraz wam udowodnię dlaczego. Dlatego, że można latać sobie gdzie się chce, czyli odkrywać przedmioty można spokojnie. Mało tego... Kurde! Mighty, słuchaj się. Słuchaj się moich rozkazów. I ponadto... Nie wiem, czy będzie tu jakiś wróg, ale chyba nie. Nim się nie skacze, nim się tylko lata. Więc to może robić problem, jak się nie zna gry. Ale ponadto Charmy potrafi zrobić coś takiego, że wleci na wroga, to go pokonuje. Czyli jest nieśmiertelny. Serio. Jest nieśmiertelny, bo jestem Mighty przez chwilę, ale fajnie. Zobaczymy jeszcze, gdzie tu są te kwiaty, bo tutaj właśnie polega na tym właśnie ten trzeci tutorial, żeby... pokolorować, tak oznaczyć te kwiatki, tak, w dziwnych kształtach. Dobra. Mighty dostał pierdolca. No kurde, idźżeś w dół ze mną. Ty ćwoku. Jaki to jest... No chodź! Dawaj! Nie opierdzielaj się, bo bezrobocie w Polsce spada, no. Widzisz? Rozumiesz? No. Wow, jak się to fajnie zmienia w kwiatkach. Aha, ja się wracam. Z powrotem. Zaraz, gdzie jest jeszcze ten ostatni? A ja w ogóle nawet nie wiem ile ich jest. Ja to kiedyś robiłem, ale... Nie przypominam sobie specjalnie. Kto to jest? Co? Knuckles? O! A czemu na dole ikonka jest taka popieprzona? Knuckles dostał niebieskiej choroby Sonika. Bez kitu. Nie, tu jest... Jak wygląda ten poziom? Aha, on jest tak zamknięty. W takim pudle. Kurde. Właśnie ja mam problemy z takimi rzeczami. To już jest. To gdzie jest ostatni? Denerwuje mnie coś takiego. Zaraz. Dawaj. O, chyba wiem gdzie iść. Ej. Już wiem. Dam jakąś sobie radę, żeby tak nie leciał ten świr. I tu nie ma nic już? Myślałem, że jeszcze jeden gdzieś będzie. Zaraz. No właśnie, ta gra jest trochę problematyczna, bo jak widzieliście, można się nieźle zablokować. Na bzdurnej jakiejś blokadzie i... dupa. O, to wszystko. No proszę. No ciekawie. Dobra. I ostatni, czwarty przed nami, training. To był training, sorry, mówię ciągle tutorial. Weźmy sobie Espio i... nie wiem. Łatwiejszą postać, bo ten Charmy to jednak jest trochę kłopotliwy. Ech, dobra. Jedziemy. Jak to wygląda? Dobra. Aha, czyli wykorzystanie postaci w taki sposób. Ale nawet chyba wiem jak to się robi, czekajcie, bo ja tego zagrajmy wy nie mogłem zrobić. Jest taki deal. Przytrzymujecie postać tak jak widzieliście.
ciągniecie swoją energię w lewo albo w prawo i gdy będzie maksymalnie naprężony ten... Wow, jaki ty wielki. Maksymalnie naprężony ten... jak to nazwać? Ten sznur taki, nie? Z pierścieniem. Z pierścieniami. To wtedy puszczacie kierunek. Nie puszczacie przycisk akcji, tylko kierunek. I wtedy jak się obrócicie... Ten kierunek to wtedy... O, takie coś Espio może robić. Fajna sprawa. Dosyć pomocna. Dawaj. I możecie biegnąć. Tak jak w tym wypadku. Idę, dawaj. Dawaj. Aaaa, ty ćwoku. Mam cię. Aha. No i patrzcie, właśnie na to patrzcie. Trzymacie w prawo, puszczacie kierunek i jedziecie. Wtedy, nie? To tak wygląda. I coś takiego można robić. Kurde, co ja robię? Na tym polegają te triki, co niektóre. Dobra, dawaj. Yeah! Tam nie mogę wejść. Chyba taka blokada, jak widzieliście, bym się tam nie wybił. W dół. Co tu jest? To ja się wracam? A nie. Dobra, nie wiem teraz gdzie iść. Wow! Co to było, to ja nie wiem. Dobra, teraz ja będę bonzo na dzielni. Co to jest? To chyba ma powodować, że właśnie ta postać ma tak się rozpędzić. Wow! Aleś ty wielki! Wypiłeś mleko, jesteś wielki! Nie, to potrafi 32X. To co tak naprawdę potrafi robić Super Nintendo? Kurde. Nic wielkiego, nie? Dobra, jedziemy. Kiedy koniec? Dobra. Więc to był filmik z okazji 20-lecia 32X. Wiem, że temat będzie trochę kontrowersyjny, że robię jubileusz z okazji jakiejś takiej słabej przystawki, aczkolwiek no ja osobiście lubię tą przystawkę i to jest dla mnie dosyć dla mnie ważny sprzęt, ponieważ no faktycznie Sega przy tym sprzęcie już źle wyjechała, ale co to dzisiaj pokazuje ze sobą z tymi grami, które ma w zasobie około 30 w Europie, może trochę mniej. Muszę przyznać, że sprzęt jest całkiem okej. Technicznie na tamte czasy mógł nawet stawać szranki z chociażby Saturnem. No ale to bez sensu, bo to jego taki braciak, nie? 32X jest tylko starszy od niego o jeden dzień od Saturna, więc troszkę bez sensu. No ale główny powód pojawienia się tej przystawki to to, że Sega chciała przedłużyć życie Mega Drive'a. Dobre, nie? No cóż, nie dziwię się, bo Mega Drive jest ich najlepszą konsolą, nie? Ha! To jest fakt. Okej, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. 20 lat, dzisiaj ma 32X, no od wczoraj, i dzisiaj ma Sega Saturn.